Czy Hołownia ma jakiś pomysł, jak swoją popularność, która się w tej chwili moim zdaniem gwałtownie zwiększy, wykorzystać nie tylko do walki o prezydenturę, bo to jest kolejny problem, jakim przed Hołownią, co dalej z jego planami prezydenckimi i jak tutaj będzie wyglądały relacje z Rafałem Trzaskowskim, bo w oczywisty sposób oni będą walczyć o ten urząd, jeśli się Hołownia zdecyduje, bo Trzaskowski raczej się na pewno zdecyduje. No, Hołownia raczej też. No więc właśnie. I to są problemy Szymona Hołowni. Prezes Kaczyński pracowicie przez ostatnie, można powiedzieć, że całe 8 lat kopał ten rów. Prezydent Duda jest przez swoje otoczenie właśnie utwardzany, żeby absolutnie ani o milimetr Tuskowi w niczym nie pomóc, nie ustąpić. Państwa gościem profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I teraz mogę zdradzić tajemnicę? Tak, oczywiście. I profesor Antoni Dudek jako prowadzący nowy program na kanale Super Expressu Dudek o Polityce. Ale będzie pan jeszcze do nas przychodził czasami jako oczywiście, jak mnie pani redaktor zaprosi, to z przyjemnością się pojawi. Panie profesorze, to zanim jeszcze krótko skomentujemy to, co się działo w Sejmie, to dwa słowa najważniejsze o tym pana programie. Dudek o Polityce na żywo dziś u nas premiera o godzinie 18. Tak jest. No i zapraszam oczywiście wszystkich zainteresowanych. Program będzie dwuczęściowy zawsze. Pierwsza część to będę ja komentował wydarzenia kończącego się tygodnia, bo ten program nie przypadkiem będzie w piątek po południu, kiedy kończy się tak zwany polityczny tydzień zazwyczaj i będę mówił o kilku najważniejszych wydarzeniach w mojej ocenie dotyczących głównie polskiej polityki. Polityką międzynarodową będę się zajmował o tyle, o ile ona istotny sposób będzie dotyczyła Polski. Więc nie będę na przykład mówił dzisiaj o spotkaniu Bidena z Xi Jinpingiem, co było najważniejszym wydarzeniem w moim przekonaniu na świecie w tym tygodniu, ale będę mówił o na przykład relacjach polsko-chińskich czy polsko-amerykańskich, jeśli to się w którymś momencie stanie istotne dla sytuacji wewnętrznej w Polsce, ale generalnie będę się koncentrował na polskiej scenie politycznej i tym, co się dzieje na niej, a w drugiej części programu jeden z tych kilku wątków, które omówię w pierwszej, będę próbował z zaproszonym bądź ekspertem, bądź politykiem podrążyć trochę głębiej. No i pierwszym gościem, także. Ale raczej będę się starał rozmawiać z ekspertami, natomiast od czasu do czasu wyobrażam sobie, że zaproszę też polityka, żeby go zapytać o pewne kwestie, ale bardziej właśnie myślę o ekspertach. Oni będą częściej, pierwszym nie przypadkiem nie będzie polityk, tylko ekspert, profesor Marek Chmaj, znany prawnik konstytucjonalista. Czyli rozumiem, że dzisiaj bardzo trudny temat dotyczący na przykład przywracania praworządności. No więc dokładnie tak, dlatego, że będę też zapraszał takich ekspertów, którzy często stworzą zaplecze świata polityki różnych formacji i doradzają politykom, bo często można się od takiego eksperta dowiedzieć więcej niż od polityka. No, mają wiedzę insajderską tak zwaną, dokładnie. Jak to się nieładnie mówi, chociaż nie powinno się anglicyzmów w języku polskim używać. Panie profesorze, a propos tej praworządności, politycy, którzy w tym tygodniu gościli w Ekspresie, rzecz jasna ci, którzy będą tworzyć za chwilę koalicję rządową, mówią, praworządność da się przywrócić bardzo szybko, dosłownie w ciągu kilku tygodni. Wczoraj Marcin Kierwiński to powiedział. Stwierdził, że to jest wszystko już tak przemyślane, projekty już są tak przygotowane, że nie będzie to czas jakiejś zbędnej zwłoki. Czy pan uważa, że to jest rzeczywiście do zrobienia i czy z taką tezę pan dzisiaj w tym swoim programie postawił? No więc ja nie kryję, że jestem sceptyczny co do tego, dlatego że jeśli praworządność niszczono głównie drogą ustaw, a tak było, bo jakbyśmy zapytali teraz tego polityka, jakie konkretne przejawy niszczenia praworządności, to z wyjątkiem uchwał, bo rzeczywiście była taka uchwała Sejmu na początku rządów PiS-u, którą unieważniono wybór 3 sędziów Trybunału, no więc jedną uchwałę Sejmu można inną uchwałą unieważnić. Ale jeżeli się zacznie uchwałami Sejmu unieważniać ustawy, czy to, co wynika z ustaw, to rodzi się pytanie, czy to jest przywracanie praworządności, bo na razie problem oczywiście nowej większości w Sejmie polega na tym, że prawdopodobnie, co prezydent Duda już zapowiedział, on będzie wetował, więc próby zmiany pewnych kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości drogą ustawową mogą natrafić na sprzeciw prezydenta Dudy i na jego weto. Już to zapowiedział. A właśnie, a skoro tak, to pozostają owe uchwały i różne kruczki prawne. Ja nie jestem pewien, czy przywracanie praworządności metodą kruczków prawnych jest aby dobrą drogą, no ale zobaczymy. Profesor Strzembosz na przykład, ogromny autorytet prawniczy, twierdzi, że część tych zmian da się zmienić właśnie notabene uchwałami. No część na pewno, tak jak ta w przypadku tych 3 sędziów, tylko pierwsze podstawowe pytanie jest takie, rzecz dotyczy 3 sędziów dublerów, a jest jeszcze 12 innych sędziów w Trybunale, a co z nimi? Bo oni zdaje się bardzo szybko się zbiorą i orzekną, że różne działania nowego rządu... Już się odkłócą. nagle się odkłócą, ponieważ teraz zaczynają płynąć na jednej łajbie, mówiąc kolokwialnie. I dbają o to, żeby nie utonąć. Panie profesorze, wiem, że nie mamy dużo czasu, to jeszcze muszę pana zapytać o Szymona Hołownię. Czy on czymś pana zaskoczył? Jak zdał ten swój pierwszy egzamin i co przed nim pana zdaniem? Bo no, i oficjalnie, i mniej oficjalnie politycy PiS mówią o tym, że będą stosować obstrukcję, że będą stosować regulamin Sejmu, będą próbować utrudniać te obrady. Czy Szymon Hołownia pana zdaniem utrzyma się na tej fali i na tym poziomie opanowania, jaki mieliśmy okazję obserwować w tym tygodniu? Tego oczywiście nie wiem, natomiast podzielam opinię, że zdał egzamin z prowadzenia obrad Sejmu bardzo dobrze, ale nie powiem, że jestem tym zaskoczony, bo ja się tego spodziewałem z prostego powodu i pani i ja znamy biografię Szymona Hołowni i wielu mówi, no ale on nigdy nie był posłem, ale za to on prowadził coś trudniejszego niż Sejm. On prowadził programy telewizyjne z udziałem licznej publiczności, a pani redaktor doskonale wie, jak ta praca jest trudna, zwłaszcza jak się nie ma jednego gościa, tylko tłumek, a on prowadził takie programy. Więc on ma pewne doświadczenie, powiedziałbym, medialne i on się nie zawahał go wykorzystać i będzie je wykorzystywał. Czy mu wystarczy odporności psychicznej, dalej tego nie wiem, natomiast to nie jest główny problem Szymona Hołowni. A co jest jego głównym problemem? Głównym problemem Szymona Hołowni jest po pierwsze jego dziecko polityczne i los dziecka politycznego Szymona Hołowni, czyli ruchu Polska 2050. Dlatego, że albo Polska 2050 w ciągu najbliższych 2–3 lat wymyśli swoją tożsamość, odrębność w ramach koalicji rządowej, albo nie w ramach trzeciej drogi, w ogóle koalicji. W ramach koalicji, a tak naprawdę chodzi o relacje z Platformą Obywatelską. Jakie stanowisko jest do tego lepsze niż stanowisko marszałka, panie profesorze? No dobrze, tylko nie mówimy o przyszłości Szymona Hołowni, tylko mówimy o przyszłości partii. Otóż wyborcy mogą być entuzjastami Szymona Hołowni. No być może, ale to jest pytanie o to, co z tą partią, bo tej partii grozi dzisiaj los Nowoczesnej. I to jest bardzo jasno, trzeba to powiedzieć, że jeżeli Polska 2050 nie zacznie jakoś pokazywać w ramach tej koalicji kordonowej, jak ją będę nazywał, że jest czymś odrębnym od koalicji obywatelskiej, to zostanie uznana za przystawkę i właściwie przestanie się liczyć. No dobrze, a takie nazwiska jak Michał Kobosko, Paulina Henning-Kloska to nie są ludzie, którzy mogą pociągnąć. No więc właśnie, to prawda, ale za chwilę oni będą bardzo w cieniu, już są w cieniu Hołowni, a za chwilę będą jeszcze bardziej. To jest pytanie, czy Hołownia ma jakiś pomysł, jak swoją popularność, która się w tej chwili moim zdaniem gwałtownie zwiększy, wykorzystać nie tylko do walki o prezydenturę, bo to jest kolejny problem, jakim przed Hołownią, co dalej z jego planami prezydenckimi i jak tutaj będzie wyglądały relacje z Rafałem Trzaskowskim, bo w oczywisty sposób oni będą walczyć o ten urząd, jeśli się Hołownia zdecyduje, bo Trzaskowski raczej się na pewno zdecyduje. No, Hołownia raczej też. No więc właśnie. I to są problemy Szymona Hołowni. To nie jest tylko prowadzenie obrad Sejmu, bo z tym on sobie moim zdaniem poradzi, o ile oczywiście na którymś etapie mu nie puszczą nerwy. I sprawa ostatnia, panie profesorze. Chciałam zapytać jeszcze o stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy i konsekwencje tegoż, czyli Mateusza Morawieckiego, który w dalszym ciągu stara się nam wszystkim jako obywatelom tłumaczyć z pełną powagą, że on tę większość tworzy, że rozmowy trwają, mimo że wszyscy temu zaprzeczają, że chce rozmawiać z Konfederacją, że chce rozmawiać z Trzecią Drogą, ba, gdzieś tam się pojawiła wypowiedź, że nawet będzie rozmawiał z Lewicą, że nie wyklucza, że pojedzie na Radę Europejską 14 grudnia, niezwykle ważną. Czy to wszystko, pana zdaniem, panie profesorze, jako politologa, ale także historyka jest poważnym traktowaniem współobywateli? Po prostu zapytam. Nie, oczywiście z punktu widzenia państwa to nie jest poważne, ale z punktu widzenia interesu politycznego jest jak najbardziej sensowne. To jest gra pozorów, którą PiS utrzymuje oczywiście po to, żeby choćby o jeden dzień dłużej przedłużyć swoje rządy. Ale pana zdaniem PiS może na tym zyskać cokolwiek oprócz pieniędzy? Może zyskać uznanie w oczach swojego elektoratu, który jest w szoku i teraz gdyby oni za łatwo oddali, to by zostali za kapitulantów. A premier Morawiecki pokazuje: jestem twardy, ja się nie przejmuję, my mamy największy klub w Sejmie, będziemy walczyć do końca. No dobrze, tylko twardy elektorat PiS-owi nie wystarczy. To prawda i dlatego teraz właśnie to, co pani zacytowała, to jest nowa twarz PiS-u, te opowieści o tym, że tu Konfederacja, że tutaj ewentualnie będą z PSL-em rozmawiać, może nawet z Lewicą. Proszę zwrócić uwagę, gdyby prezes Kaczyński 1,5–2 lata temu zaczął tego typu sondaże, że wrogiem jest tylko Koalicja Obywatelska, cała reszta to są potencjalni nasi sojusznicy, czy koalicjanci w przyszłości, gdyby nie oskarżał wszystkich o zdradę narodową, wszystkich poza PiS-em, że to wszystko są zdrajcy, to on by dzisiaj był w innej sytuacji. Ale prezes Kaczyński pracowicie przez ostatnie, można powiedzieć, że całe 8 lat kopał ten rów, ale wyjątkowo intensywnie kopał w tym roku w kampanii. Ten rów zakładając jakby zasadę wszystko albo nic. A ponieważ okazało się, że nie ma bezwzględnej większości, dzisiaj ma problem, bo ma największy klub, ale on jest kompletnie izolowany i dlatego będzie ta kordonowa koalicja do wyborów prezydenckich bardzo trwała. Mojemu poprzedniemu gościowi zadałam to pytanie, zadam je także panu. Kiedy nowy rząd? Bo Mirosław Łączkoś powiedział, że jego zdaniem mniej więcej na gwiazdkę, że prezydent nie zaprzysięgnie zbyt szybko rządu Donalda Tuska. Pan w to wierzy, że będzie grał jeszcze aż tak daleko? Też mi się tak wydaje, dlatego że... Naprawdę? Tak, że nie zrobi tego od razu? Tak, moim zdaniem z prostego powodu prezydent Duda jest przez swoje otoczenie właśnie utwardzany, żeby absolutnie ani o milimetr Tuskowi w niczym nie pomóc, nie ustąpić. W związku z tym wszystko... No, z punktu widzenia państwa oczywiście nie, ale z punktu widzenia interesu politycznego Dudy, tak jak mu to doradza dzisiaj pan minister Mastalerek, to jest racjonalne. Nie zabraknie nam, panie profesorze, tematów do komentowania w najbliższym czasie. Drodzy państwo, jak teraz to fajnie brzmi, mogę powiedzieć, nie, chociaż kolega to jest zadanie. Nie, dlaczego, ale rzeczywiście. Profesor Antoni Dudek, prowadzący program także Dudek o polityce. Od dziś, drodzy państwo, 18 na kanale Super Expressu. Także proszę nie zapomnieć. Ja nie zapomnę na pewno. Panie profesorze, powodzenia. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki w takim razie. I tym spotkaniem z panem profesorem kończymy dzisiejsze wydanie Expressu. Bardzo państwu dziękujemy za cały tydzień i za tę niewiarygodną oglądalność zupełnie. Bardzo się cieszę, bardzo państwu dziękuję i mam nadzieję, że tak samo będzie w poniedziałek, bo w poniedziałek do państwa wracamy oczywiście o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, kłaniamy się nisko. Dzisiaj Dudek o historii, o polityce. O historii swoją drogą też jest, ale o Dudek o polityce o godzinie 18:00, Express Biedrzyckiej o 9:07 w poniedziałek. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo.